Cześć, jak widzicie, moim dzisiejszym gościem w ostatnim już odcinku z serii Kolejna jest napastnik KGHM Zagłębia Bartek Białek. Cześć Bartek. Dzień dobry, cześć. Witam również wszystkich kibiców Zagłębia. Powiedz takie pytanie rozgrzewkowe. Jak ty się czujesz? Jak twoje samopoczucie? Czuję się dobrze. Jestem zdrowy, moi bliscy są zdrowi i cała drużyna też jest zdrowa. Trenujemy ciężko przed pierwszym meczem, więc wszystko jest dobrze. Wiesz co, trochę tych pytań do ciebie się uzbierało, zwłaszcza na naszym Instagramie. Gdzieś chyba kibice są odważniejsi, jak powiedzmy anonimowo dosyć te pytania zadawać. I teraz jedno z takich często pojawiających się pytań, zwłaszcza od młodszych kibiców, jest o twoją nazwę na Instagramie. Skąd się wziął Proteins? Proteins się wziął z meczu pucharowego z Miedzią Legnica. Było wtedy 2-2 i przegraliśmy w karnych. Ja strzeliłem pierwszą bramkę. No i po meczu dostałem dużo wiadomości, jakich tam zdjęć i zobaczyłem, że na FaceScore napisali zamiast Białek Proteins. Dużo osób się z tego śmiało. Było kupę śmiechu, więc się to przyjęło i sobie taką nazwę dałem na Instagramy. Twoi koledzy z Akademii pytają również o to, ile dostałeś od nich przezwisk i skąd one się wzięły. O, tych przezwisk trochę było. No, z różnych sytuacji się brało to. Ale zawsze było śmiesznie, więc nie zgodzę się ze wszystkimi, bo na przykład miałem jak Rudy ksywa, ale nie jestem Rudy, więc no niektóre nie były słuszne. A przezwisko Yeti? Yeti, bo mam duży rozmiar stopy. 47. Jaki? Ile? A ile masz wzrostu? 1,92 m. Czyli no teoretycznie jest to duży rozmiar buta, ale no też adekwatny do wzrostu na całość. Może jakby tak, tak. 40 i 47 na stopach, to tak trochę komicznie. Powiedz jeszcze dalej w temacie Akademii. Któremu trenerowi Akademii Piłkarskiej KGHM Zagłębie zawdzięczasz najwięcej? Ciężkie pytanie, bo od każdego się trochę czegoś nauczyłem. Każdy wnosił w moją... od każdego dużo się nauczyłem naprawdę, ale myślę, że tak najbardziej nauczyłem się od trenera Dobiego. Mieliśmy w Akademii treningi napastników i naprawdę one dużo mi dawały, dużo podpowiadał, więc na pewno dużo się nauczyłem tam. Zawsze wychodziłeś w pierwszym składzie, grając w zespołach młodzieżowych? Niestety nie. Nie. Były takie momenty, gdzie siedziałem na ławce, ale zawsze gdzieś tam wchodziłem w końcówkach albo w przerwie meczu. To musiałem się z tym pogodzić. Ciężko pracowałem, żeby dostać tę szansę od pierwszej minuty, ale nigdy się nie obrażałem na to, że jestem na ławce, bo wiem, że jeśli wchodzę, to mogę też odmienić te losy meczu. Właśnie, a propos odmiany losów meczu. Pamiętam twój debiut w pierwszym zespole KGHM Zagłębia i od tego czasu też, no logicznie, ale zaczęło się większe zainteresowanie twoją osobą, jeżeli chodzi o przedstawicieli mediów. I powiedz mi, jaki ty masz do tego stosunek, do tego zainteresowania tym, że ludzie chcą cię oglądać, chcą cię słuchać, no jednak odzywają się dziennikarze o wywiady, o realizację jakichś materiałów. Jak ty do tego podchodzisz? Ja po prostu czuję, że to jest jakiś tam mój obowiązek i się z tego wypełniam. No, nie lubię tego, nie lubię chodzić za dużo, ale to jest mój obowiązek i wiem, że powinienem to robić. Mhm. A zdarzało ci się czytać w ogóle komentarze na swój temat? Na przykład po meczach masz coś takiego, że sprawdzasz, co tam kibice napisali? Czasami coś tam zobaczę na stronie, ale naprawdę bardzo rzadko. Mhm. A powiedz, jak podchodzisz do pochwał i do krytyki właśnie zarówno ze strony, wiesz, kibiców, ale tak ogólnie, dziennikarzy, działaczy, jak to na ciebie, to w jaki sposób na ciebie działa zarówno pochwały, jak i krytyka, czy jednak gdzieś to tam neutralnie bardziej na ciebie wpływa? No pochwały na pewno lepiej się słyszy.
ale też nie można się tym zachłysnąć, tylko dalej robić to, jak no, robić to tak dobrze, jak to się robiło. I no, nie zachłysnąć się tym, a jeśli chodzi o krytykę, no to wyciągnąć z tego wnioski i żeby się to lepiej robiło, no na pewno. Jesteś bardzo skromną osobą, jesteś bardzo skromnym chłopakiem, ale powiedz, jeżeli w przyszłości pojawiłaby się soda, to czy masz w swoim bliskim otoczeniu takie osoby, które ściągną cię na ziemię, powiedzą: halo Bartek, odpływasz? Na pewno. Tutaj w rodzinie mam też starszego brata, który jak jest ze mną coś nie tak, to mnie szybko naprostuje. Jest tato, jest mama, ale też moi... Te osoby, z którymi się otaczam, to też są takie, że szczere, że powiedzą mi, że coś się ze mną dzieje nie tak i żebym sam spojrzał na siebie, czy dobrze robię. Jaki jest klub marzenie, w którym chciałbyś zagrać? No, marzeniem jest PSG. Kibicuję temu tej drużynie i no i na pewno chciałbym tam grać. Znasz już jakiś język obcy na tyle komunikatywnie, na tyle pewnie, że jakby pojawiła się jakaś propozycja z zagranicy w niedalekiej przyszłości, to byłbyś w stanie, że tak powiem, z marszu już się z nimi dobrze porozumiewać? Czy jednak jeszcze jesteś na etapie nauki języków? Nie, jeszcze jestem na etapie nauki. Nie czuję się tak swobodnie, żeby dobrze się dogadywać, ale się uczę i mam nadzieję, że za niedługo ten język będzie, no będzie w moim wykonaniu lepszy. Ale uczysz się angielskiego, czy nie? Tak, angielskiego. Jaki jest twój największy piłkarski atut? I też kolejne pytanie dotyczy tego elementu, nad którym musisz szczególnie mocno pracować. Myślę, że takimi moimi atutami są warunki fizyczne. Mam to, no myślę, że są bardzo dobre jak na napastnika. A taki atut to motoryka. Dużo trenerów mi mówi, żebym wchodził na pierwszy słupek. Sam to widzę, że nieraz mam takie zawahanie i tam, no i tam piłka spada później, a mnie tam też często nie ma. Jaki stawiasz sobie cel na najbliższe 2-3 lata? Na pewno chciałbym się rozwijać i stać się coraz lepszym zawodnikiem. To jest taki główny cel. Teraz troszeczkę luźniejsze pytanie. Co obecnie oglądasz na Netflixie? Obecnie nic nie oglądam. Żeby coś pooglądać na Netflixie, to musi być to naprawdę sprawdzone, bo oglądałem tylko 4 seriale, takie bardzo, bardzo przyjemne. A obecnie to wejdę na jakiś film akcji, to mogę sobie pooglądać. A te 4 przyjemne seriale to, co to było? Pierwszy, mój najlepszy, to był Skazany na śmierć. Drugi to był Strzelec. Trzeci to był Dom z papieru. I czwarty to też bardzo, bardzo fajny serial Toy Boy. Jakiej muzyki słuchasz przed meczem? Czy masz na przykład określony gatunek albo jedną taką konkretną muzykę, która cię odpowiednio nastraja przed spotkaniem? Lubię słuchać rapu, takiego trochę ulicznego. Jeśli jestem w domu, takiej motywującej muzyki. Przed meczem słucham to, co leci w szatni na głośnikach, ale tam puszcza Fory, więc to też mi pasuje. Jak najbardziej lubię to słuchać. Dokończ teraz zdanie. Najważniejsze dla mnie wartości, zgodnie z którymi żyję, to? Szczerość. No, najważniejsze w moim życiu to rodzina i zdrowie i bliscy. No i to takie ogólne. Jestem dziś dumny z mojej rodziny. Przechodząc do szatni Zagłębia, najwięcej nauczyłem się od? Od każdego staram się wyciągać po trochu. Każdy ma też w naszej szatni inne tam doświadczenia, ale na pewno mam się od kogo uczyć i staram się wyciągać od każdego po trochu tych dobrych rzeczy.
Za kilka dni, bo już 29 maja wracamy na boiska PKO Ekstraklasy. Przed nami mecz z Pogonią Szczecin. Powiedz, jak twoje nastawienie przed tym spotkaniem? Nie mogę już się doczekać tego meczu. Była długa przerwa. Pracujemy ciągle. Tak naprawdę został nam ostatni tydzień do tego spotkania. Przepracujemy go solidnie i myślę, że będziemy gotowi na mecz z Pogonią. Pytanie na koniec. Powiedz, czego możemy ci życzyć? Zdrowia. To dla mnie to jest najważniejsze i jeśli to będzie, to ja będę szczęśliwy i będę mógł grać w piłkę. I to jest dla mnie ważne. Właśnie tego ci życzymy, zdrowia i jak największej ilości udanych występów i tego twojego rozwoju, o którym wspominałeś. Ja za dziś ci bardzo dziękuję. Wiem, że za chwilkę lecisz na trening. Tak, dziękuję bardzo. Tym bardziej dzięki, że znalazłeś czas na tą dzisiejszą rozmowę. No i co? Wszystkiego dobrego. Dzięki raz jeszcze. Dziękuję bardzo. Do widzenia.